Pragnę gorąco podziękować Matce Bożej Niepokalanej za łaskę, którą otrzymałam za przyczyną ojca Stanisława Papczyńskiego. Będąc w 7 miesiącu ciąży, dowiedziałam się, że będę musiała mieć cesarskie cięcie, ponieważ płód jest nieprawidłowo ułożony. Była to moja pierwsza ciąża. Zaczęłam odmawiać nowennę do Matki Bożej Niepokalanej i modlitwę o beatyfikację ojca Stanisława w intencji szczęśliwego rozwiązania i zdrowego dziecka. Termin porodu lekarz wyznaczył mi na 15 stycznia 1998 roku, a rozwiązanie nastąpiło 8 stycznia. Dziecko przyszło na świat dosłownie w ciągu kilku minut, bo bóle porodowe rozpoczęły się od razu, w 5 minut. Dla lekarzy było to wielkie zaskoczenie, ponieważ pierwsze dziecko nie przychodzi na świat w tak krótkim czasie. Uważam, że tak szybki i szczęśliwy poród zawdzięczam codziennej modlitwie do ojca Stanisława Papczyńskiego i spowiedzi świętej. Z Bogiem. Polska. Agnieszka.